Hej, jak znaleźć tą grę w sklep Play? Jak ja nie mogę znaleźć tej jak proszę mieć MS gadaj, jak wyjmę. Pokaż jak to zainstalowałeś. Hej wszystkim, tu Glitch i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z MSP, ale tym razem troszkę MSP 2, beta i troszkę MSP zwykłego. Jak już widzieliście na początku, mam multum pytań, nie tylko w komentarzach, ale też na Instagramie. Hamska reklama tutaj, zapraszam. Dotyczących tego, skąd mam MSP 2, skąd to pobrałem, czy można już to grać i jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem. Więc dzisiaj zrobimy sobie filmik pogadankowy z MSP zwykłym i będziemy mówić o MSP 2. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że nagrywam MSP 2. A więc około miesiąc temu, dokładnie 4 listopada, dostałem maila od Winstar Planet. Był to mail w całości po angielsku, ponieważ polskie MSP nie zajmuje się tymi sprawami z MSP 2. I teraz wam streszczę, co tam było mniej więcej napisane. Napisali tam, że bardzo się podoba im to, jak prezentuję tą grę, że ją promuję w internecie, że robię to bardzo dobrze, w sposób odpowiedni. No ale ogólnie, no spoko to robisz, no... zostaniesz naszym testerem czy nie? No tak, zostanę. No to spoko, spoko. Masz jakieś pytania? A mogę to nagrać? No wiesz... no chodzi nam głównie o... pomoc w grze i o twoją opinię, ale... jeśli chcesz, spoko możesz. Okej, dzięki. No to czekaj na grę. No i czekałem na grę. Dość długo, ale w końcu ją dostałem. I wy serio nie wiecie, jakie to było fajne uczucie, kiedy zobaczyłem tego maila z podmieniem, że no już tutaj gra jest dostępna, zainstaluj ją. Ja tak się mega, mogę chyba raz powiedzieć coś brzydko, prawda? Mogę. Srałem, że zrobię coś źle przy testowaniu, że coś mi się zrobi źle przy instalowaniu gry, że będę musiał pisać, że to w ogóle potrwa tydzień. Ale na szczęście nie, wszystko poszło dobrze, mam ją na swoim telefonie, no i przynajmniej codziennie poświęcam sobie 30 minut na sprawdzenie gry, zobaczenie czy jest jakaś aktualizacja, na zagranie w nią, sprawdzenie jakichś błędów, glitchy lub wysyłaniem jakichś pomysłów. Sama gra nie ma żadnego gameplaya, znaczy okej, ogólnie MSP nie ma żadnego gameplaya, ale chodzi o to, że mamy tam głównie chatroomy, pokoje, no i... zakupy i luki. Nie ma jeszcze zdjęć, nie ma jeszcze filmów, nie ma niczego. Nie ma też gier, więc zbytnio tam nie ma co robić, aż tak. Ale i tak, mam pytania typu... Glitch, Glitch, proszę, masz mi linka? Ej, Glitch, bo ja mam urodziny i ja bym bardzo chciała zagrać. Dasz mi? Glitch, skąd ty to masz? Skąd to mam już wiecie, mam do MSP. Czy mogę dać wam linka? Nie. Nie mogę, ponieważ gdybym dał wam linka, MSP by mnie zabiło. Nie no, tak szczerze to po prostu pewnie by mnie wywalili z beta testerów i nie mógłbym już gry testować. Więc no. Więc podsumowując, dla was jako zwykłych graczy, gra nie jest dostępna. Jest tylko dostępna dla tych osób, które się zgłosiły do testowania lub dostały maile z propozycją tego. Wiem, że teraz powstają różne filmiki typu link do MSP 2. A żeby było śmiesznie, to ten link jest na komputerze, a na komputerze tej gry jeszcze nie ma. Chcę jeszcze nawiązać do komentarzy, że ta gra po prostu jest denna i że nic się tam nie dzieje. No w sumie tak, bo tam się nic nie dzieje. Chociaż teraz, kiedy się zaloguję, jest o wiele więcej ludzi, mam tam jakiś znajomy. Trafiłem nawet na 2-3 Polaków, więc jest okej. Więc serio, cieszcie się, że macie MSP 1, ponieważ MSP 2 nie ma nic takiego kompletnego. Ta gra jest gotowa w może 30%, może 40%, bo już jest jakiś pomysł, jest grafika, jest gra i jest serwer. I uwierzcie mi, to, że macie link do gry nie oznacza, że po prostu tylko gracie, ponieważ MSP, no, zrobiło to z pewnych powodów. I mam wrażenie, że MSP już tak wielu osobom dało tą grę do przetestowania, a te osoby mam wrażenie, że nic nie robią. Po prostu otworzyły konto, wyszły raz, góra dwa razy i tyle. Ale nie chodzi tu tylko o to, aby pograć sobie troszeczkę, tylko żeby tą grę sprawdzić i dać swoje pomysły na tą grę oraz poprawki. I teraz dosłownie z ręką na sercu mówię, że staram się, aby ta gra była jak najlepsza. Patrzę na wasze komentarze, jakie macie pomysły. Pytałem się was na Instagramie, jakie macie pomysły na tą grę. I te najlepsze pomysły wysyłam do MSP. Nie bez powodu w większości to youtuberzy dostali tą grę, dlatego że przede wszystkim jest to dobry marketing dla MSP i zrobi
to niezły hype na tą grę oraz ja jako YouTuber mam was i mogę właśnie spytać, co byście chcieli tej grze zobaczyć. I w sumie właśnie to robię. Jeśli macie jakieś pomysły na tą grę, na przykład chcecie coś, czego nie było jeszcze w MSP zwykłym, piszcie w komentarzu. Aby było mi jeszcze łatwiej te komentarze znaleźć, na samym początku komentarza piszcie hashtag pomysł MSP2. Ja najlepsze komentarze przypnę serduszkiem i będę wysyłał te propozycje do MSP. Myślę, że to będzie tyle w tym filmiku, więc chyba go skończę. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam jeszcze do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. No i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Być może jutro, kto wie. No i na razie, pa pa.